Złoczew ma swoją handlową ciekawostkę. W każdą trzecią niedzielę miesiąca zaprasza na targowisko miejskie przeznaczone tego dnia na giełdę egzotyki, ptaków ozdobnych oraz drobnego inwentarza. Już od 7 rano przybywają tam handlujący i zainteresowani niemal z całej Polski. W minioną niedzielę dominowały ptaki, i te egzotyczne, i gospodarskie, a wśród nich gołębie, bowiem ich hodowcy mieszkają nie tylko na Śląsku. Za parę gołębi ozdobnych trzeba było zapłacić nawet 150 zł. Bardzo spokojne, dobrze karmią, bez problemu, no ale bardzo spokojne, śmiałe. Wracają? Nie, to są typowo tylko koło domu. To nie są pocztowe, żeby wracały. Zaś gołębia pocztowego można było kupić już nawet za 10 zł. Dlaczego? Bo taki właśnie mi się podoba. Jest kolorowy, ładny. Co to za gołębi? Pan jest gołębiarzem? Nie, ja jestem taki amator. A co to za gołąb? Mówię, że zwykły pocztowy. Duży był także wybór królików i drobiu, zarówno ozdobnego, jak i zagrodowego. Kurki zagrodowe, loczek, gołoszyjka, liliputki. Cena od 20 zł do 50. Ci, którzy przyjechali do Złoczewa, nie zawiedli się. Giełda wyrasta na jedną z najciekawszych w Polsce środkowej, bo tu jest w czym wybierać. Takie rozmaite gołębie, papugi, cuda na kiju, jak to się mówi. Naprawdę w szoku jestem, że tutaj takie są rzeczy. W takim Złoczewie. Fajnie, podoba mi się. Co byś chciał? Świnkę morską. A dlaczego? Bo są słodkie, miękkie, fajne. I rodzice nie chcą kupić? Tak. W ofercie giełdy znajduje się nie tylko wymiana nadwyżek hodowlanych, egzotycznych zwierząt, ale także specjalistyczny sprzęt do hodowli, karmy, witaminy i suplementy diety. Giełda powstała w czerwcu ubiegłego roku dzięki inicjatywie Adama Kobyłta, hodowcy ptaków ze Złoczewa. Ja go nie stworzyłem. Pomógł mi w tym bardzo burmistrz. Ja tylko poddałem myśl, a on w tym wszystkim też uczestniczy. I on zezwolił na to. A ja w tym ptasim świecie żyję już prawie 30 lat. Więc chciałem, moim marzeniem było stworzenie takiej giełdy w Złoczewie. Złoczewskiej giełdzie egzotyki, ptaków ozdobnych oraz drobnego inwentarza patronuje Kaliskie Stowarzyszenie Hodowców Ptaków Egzotycznych Kalisja.